Siema, z tej strony XFreddy, aktualnie znajdujemy się na moim serwerze na xdymca.pl. Zostawcie sobie kłapkę w górze i dzwoneczek, piszcie w komentarzu swoje niki, ponieważ macie szansę do wygrania swagera. I oglądajcie materiał do końca, ponieważ co jakiś czas wyskakują vouchery. Jak nie są na swagery, takie na jakieś coinsy i tak dalej, na jakieś rzucane TNT. I sorry za mój głos, ale jestem z lekcza chory. I na dzisiejszy odcinek przygotowałem trapa, że on zaprezentuje, szanowni państwo. To sobie może tutaj od razu ptąka 2 wezmę, o i po prostu gościa wpychamy w tą pajęczynę. Kobeb się wysuwa, znaczy kobeb już jest, grafiki się wysuwają. Tu mam tak zwaną ucieczkę zrobioną. I napiszę fuck slash taka. Jak ja gadam, to aż czuję jakby w gębie, że mi się jakby ciężko mówi, nie? Dobra, kolki się napiłem. Zapomniałem włączyć do najpierw. Chlałaś do mnie tapnął. Ciekawe, czy nas będzie, czy on po prostu troluje, nie? Jeżeli mu się tepa nie do końca. Dobra, to będzie jakiś Xyz, UFO, coś tam. Dobra, ciekawe, czy będzie. O, no jest. No i patrz, jest w kobłebie elegancko. O. Ha. No i teraz wystarczy go wykupuję. Dripitara zniszczyłem. Tam to jest tylko formalnie, wystarczy ten blok podłożyć. Dobra. Dobra, musiałem sobie blok zniszczyć, ponieważ on jakoś tam wklęsł się. No i co? XUFO kopacz, on nie ogarnia, że pod slash komendą nogi. Może sobie antynogi włączyć, nie? I przypominam, że na serwerze trwa event kasa. Pod komendą slash kasa, co wystarczy zrobić to... Nie może to tak, o. I on zaraz zdechnie. Trzeba zrobić to, wystarczy połączyć konto do SLC i wtedy otrzymać też rangę Edipa na 24 godzin. Ale chyba bym upadł. Dobra, teraz muszę tego repeatera naprawić. Ja napiszę, jak tylko stepała. Wychlałeś ciągle do mnie tepa, ale chyba nie jest zainteresowany, tylko jak akceptuję walka, gdzie to będzie gildyjne. Zimowe, gildyjne. Repeater. Kurde. Dobra, naprawione. Tropik naprawiony. Dobra, refail al. Tepa akcept. Nowy W. Może sobie jeszcze secika naprawimy. Refail al. O. Nie mam itemu do naprawy. Ciekawe, czy ten CM gotowiec będzie. 6-2-0 śniemy tempa, zobaczymy. Tepa akcept. Słowek W. No nie no. Jest jednak. Ha, ma dev spidery, ciomeczek. No ale jego nie będzie problem, żeby zabić. Ile tam ma? Ale jemu już koksik minął, z tego co widzę. On się boi, on boi się w kobłeba wpaść. Dobra, jest trapowany, ciekawe, czy ten nogi pisze, czy perłami będzie się uciekać. Koksa se zjadł. On perły w łapie. Dobra. Kurde, i znowu zniszczyłem tego repeatera. Więc teraz się nie zamknie, ale będzie dobrze go po prostu wrzucić w kobłeba, nie? Dobra, jesteś ziomeczek. Dobra. Dobrze, ile za jego ranking dostaniemy? 345. To całkiem nieźle. I szkoda, że tego repeatera niszczę często. A, uciekł se. Zaskoczył ziomeczek w końcu. Dobra, zjem sobie. On jakoś tutaj, nie wiem, chciał mnie lekko zarzucić. Dobra, i tak jesteś mój. Że on już na refach ciśnie, o. Jeszcze się zbugował. Dobra, zmieniam sobie seta, żeby nie było. Dobra, secik zmieniony. Ej, łe. O, teraz. Bo zmieniam na jakieś części bez po prostu dev spiderów. I tam ktoś idzie. Chcę mu pomóc. Oni już tam kumpli woła, też pepeczek co najwyraźniej. Ha! No i tak jesteś martwy, ziomeczek. I tak oni tu nie wejdą, bo nie mają jak. A to przy bedroku praktycznie, to jest na 8. Dobra, zjem sobie. Dobra, jemu już hełmik pada. Zaraz buty, dobra, plus 345. I tradycyjnie idziemy naprawić trapa. Ja już te piszę. To koks tepa. Dobra, trapik naprawiony.
Czy nie zniszczyłem czasem niczego? Dobra, cyk. Dobra, tutaj jest wszystko sprawne. Repair all. Słowek W. Oj. Typa akcept. X info kopacz. Ciekawe, czy on się w końcu zastępnie. Czy on będzie udawał jak ciągle. Musiałem sobie miecz zmienić po prostu, bo jak pisałem slash sword, to w config mam pić dwójka, nie knoka, nie? Ile za niego dostaniemy? Nie zostanę. Dobra, nara. Kogo ja tepnąłem? Ja po prostu uciekam z tym, wejdzie perłami. Dobra, nara. Chyba ja się nie będę z takim bił, z rankingu nie dostanę. Dobra, ten ziomeczek postanowił po prostu samemu sobie uciec. Perłami w górę. Mnie to cieszy po prostu. 4-2-0. Ale czy ja jego już czasem nie zabiłem? Bo nie pamiętam, jakby kogo zabiłem, a kogo nie. Po prostu nie chcę czasem tapnąć, żeby się to nie podwoiło. Chciałem, jak oni baitują, że niby się typają, a tak naprawdę się ruszą. O, ja za niego dostanę. 87, zawsze coś. Może sobie kupię knoka 3 i ulepszę z sharpnessem, żeby jak gościa walnę, to żeby szybciej wpadł do tej pajęczynki eleganckiej. Ja tak szczerze, jak jestem chory, to nie ukrywam, że aż mi się mylić nie chce. Dobra, to może ja go przestanę bić, bo po co mam go bić? Tylko antynogi użyję, a tak to mu jeszcze koksik leci. A jak rzuci perły w górę, to jeszcze będzie miał nóżki. Poczekam tak do 15 sekund. I wtedy go zacznę bić. Dobra, wiem sobie koksa. Dobra, antynogi mam przygotowane, jak widać. Więc ograłem go. Ej, o, chciał mnie ograć, ziomeczek. Tylko on nie wie, że jak nie po prostu domu małe, polizał jeszcze. Oni nie myślą, ci ludzie, co tu mnie typają. To koks typa. No i z tamtej strony się chcieli wbijać. Ja mam 1928 ranku. Fajnie, fajnie, jakby wbił troszkę więcej. Tak w. Dobra. Ale dajcie znać, bo ogólnie jakaś choróbsko panuje. U mnie z klasy są chorzy i tak dalej. O. To po prostu. Ja nie wiem, zniszczył znowu. Mój brat, który mi mieszka ze mną, jest chory. Więc nieźle, że jakieś gówno, nie? Jest. Może to znać, czy też was coś dopadło w tym sezonie. Ja rzadko jestem akurat chory, ale jak jestem chory, to jak mnie złapie, nie? To można powiedzieć, że jestem świętej pamięci, nie? Ten kociarko zwiedzy wyzywał. Nie wiem dlaczego. Dobra, i sprawny kilek. Coś tam X-Red miał siłkę 3. Niezłe siłkę 3. Dobra. I zdech sobie. A jak wam się spodobał taki materiał, to wiecie co robić. Ja się z wami żegnam, trzymajcie, cześć. Wbijajcie na XDMC, ponieważ edycja trwa najlepsze. Siemam, Dero.